Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzisiaj spróbujemy przedstawić sytuację panującą w branży samochodowej, jeśli chodzi o takie legendy, które zaczynały się tworzyć. Pojawiały się takie filmiki, odcinki na przykład jakichś youtuberów, tak? Znany youtuber, tak, siada tam w tym swoim warsztacie i mówi tak: dzisiaj porozmawiamy, drodzy Państwo, na temat wymiany oleju i to, co nagminnie dzieje się w warsztatach samochodowych. Kradnąc, bo tak trzeba nazwać, kradnąc, ukradając klientów na... Raz, że na niewłaściwy to olej został zalany, bo jest niewłaściwy, a dwa, na różnicy cenowej. I pierwsze jak to usłyszałem, to myślałem, że z tym leje, bo tak sobie pomyślałem, no skąd ten człowiek takie rzeczy wie, jeśli sam tego nie robi. Żeby można było wypełnić funkcję tej gwarancji czy reklamacji, to drodzy Państwo, ja zauważyłem, że większość ludzi nie mówi, tylko się obraża. Mirku, jestem zszokowany, bo ja nie mówię, że ja popieram Mirek to, nie tylko widzę te przełożenie wajchy. I tu właśnie. Ale Mirek, nie tu, bo nie tu zabrnęliśmy. Tu! Chodzi o to, że spróbujmy dokończyć. Że będziesz śledzony elektroniką i nawet nie będziesz o tym wiedział, prawda, że samochód, oni dostaną meldunek firmowej stacji producenta, że przyprowadził klient samochód do ciebie, a ty się w nim grzebałeś.